Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i mam małą niespodziankę. Mojmo, Niestety ta przepraszam, nie niespodzianka nie doczekałam jest się. dla nas fajna, ponieważ... Pracuję niemal przez cały dzień. A tu nie była jakaś pani? O, A będzie to jeszcze znowu gorzej. ty. Chyba cię Nie ostrzegałem. wierzę w to. Byłoby lepiej, gdybyś zrobił to, co ci kazałem. Naprawdę. Wśród Ja już to kupców chodzą sprawdziłem, słuchy, więc... że jesteś skazańcem. Przykra sprawa. Teraz na targu nie kupisz już nawet Słyszałam, co bochenka innego. chleba. Mógłbym oczywiście rozwiązać twoje Przez cały problemy dzień. za, powiedzmy, Naprawdę niezbyt 500 sztuk interesujące. złota. I teraz jak On po próbujemy, prostu za moi dużo drodzy, coś pracuje. kupić, to patrzcie, co się dzieje. Przyszło ją Jesteś żyć w niedobrych skazańcem sko... czasach. No właśnie, niestety, moi drodzy. Gdybym sama tego nie Ale wiedziała. widzę dwa fajne Tak, to rozwiązania, bardzo ci pomoże. które możemy tutaj użyć. Po pierwsze, idziemy nakapować lordowi André na tego frajera. Może się uda. Nie wiem, nie patrzyłem, czy coś się stanie, jeżeli nakapujemy. Oczywiście pokradałem sobie trochę. No przyznam szczerze, że trzy pochodnie, trzy ryby, złota misa, to nie jest coś, co chciałbym okraść. Potrzebne nam jest skradanie, by dobrze kraść, ale niestety nie mam już punktów umiejętności. Może pogramy sobie z André. No nie, niestety. Tak. Dobrze. No niestety. Pomyślałem, że dzisiaj na odcinek, że może ten odcinek nie być za bardzo długi, to zobaczymy, jak dobrze nam pójdzie. Mianowicie plan jest, słuchajcie, taki, że zaraz wam wszystko oczywiście pokażę. O, tam w ogóle widać wieżę Xardasa, to jest taki rendering zajebisty. Słuchaj, za te FPS-y ja muszę wiedzieć, czy na pewno nie zmniejszyć kapeńki tych ustawień, bo są na Żyć w maksa. niedobrych Więc czasach. ja nie wiem, jak bardzo, wiecie, Nikomu jak tego nie bardzo powtarzaj. to będzie wpływać na Bez płynność. właściwego klucza nigdy tego nie Chyba otworzę. musimy zostać strażnikami, żeby Będzie właściwie ten jeszcze klucz, gorzej. żeby tam wejść. Będzie Ewentualnie znaleźć jeszcze tego gorzej. chłopa. Natomiast, no nie wiem za bardzo, co już mamy robić, więc postanowiłem troszeczkę wyjść za I pracuję miasto niemal i przez pójść cały do tej dzień. wieży ją oczyścić. Natomiast w tej wieży może być naprawdę ciężko tam oczyścić, bo tu jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Po lewo jest ta wieża, ja już tam byłem, się udałem, żeby zobaczyć, czy to tam. No i przeczytałem sobie zapis. Tu jest dużo rzeczy do zmierania. Smoczy korzeń nie złapę, bo daje nam siłę plus jeden. Ogólnie to możemy sobie w sumie pozbierać trochę tych rzeczy, które tu będą leżeć, bo z sianem jest cienko, wam powiem, cienko jest z sianem. Nie jesteśmy niestety bogaci. No, z wilkami to akurat bym powalczył, z tego względu, że te skóry musimy tam zanieść, więc... Jeden wilk to nie jest jakiś gigantyczny problem. Gorzej jak tych wilków się rzuci na mnie kilka. Na szczęście mamy teraz tą zbroję, którą kupiliśmy. Ona jest dość nam teraz przydatna, bo to jest inwestycja. Teraz nie musimy dawać potki aż tak wiele, jakbyśmy musieli dawać w momencie, kiedybyśmy tej zbroi nie mieli. Oczywiście cały czas liczę na to, że gdzieś tutaj dostaniemy lepszą zbroję. Dobra, możemy sobie skóry zdzierać, co jest super. Mam nadzieję, że jeszcze się nauczymy tego od tego Bospera, Bupera, Umera, whatever. Gdzieś tu był jeszcze ten wilk, jest. A mamy tuzin, czyli potrzebujemy 6 skór. Czyli nie mamy tuzina, potrzebujemy tuzin. Dobra, ten smoczy korzeń możemy sobie zjeść, on jest super dużo warty. W sumie to nie wiem, czy go zjeść. Może go sprzedać po prostu. Dobra, zobacz, w sumie. Będę wyjadł w tą siłę, aż tak nie muszę inwestować, co nie? Czuję, to nie wiem. No, jakiś ognisty korzeń. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy, co tu się dzieje. No, na razie jesteśmy bobami, nie będę ukrywać. W sensie mierzy do pizdy, zbroja do pizdy. Tak raczej tej walki tutaj, szczerze mówiąc, to bym unikał. No tak, raczej tutaj bym nie walczył z tymi. Chodźmy i zobaczmy, co tu się dzieje wokół murów. Do tego, w ogóle tutaj gdzieś powinniśmy mieć list, wiadomość. Co to w ogóle jest? Okej, to jest ten. O, lista ziół Konstantina.
Widzicie, dużo tego jest, nie? Więc no trochę tych ziół jest, nawet nie jestem w stanie. Znaczy jestem, ale no wiecie, żeby to ogarnąć, to trochę by pewnie czasu minęło, więc. A jestem pewien, że tu się dało tak przechodzić. No ale widać, jednak się nie dało do końca. Dobra, pogrzebacz, piła. Co tu jeszcze jest? Cebula? To wygląda jak cebula. No to chyba chłop miał na głowie cebulę. No będę zapisywać, bo tu wpisuję z potworów. A my nie mamy hapsów. No trzeba je zregenerować. Problem jest taki, że ziół bym wolał nie używać, tak szczerze mówiąc. W sensie tam zawsze, żeby chociaż to jedno zioło tu było, nie? To jest super ważne. No ale to są rośliny lecznicze, na szczęście. Kurde, na to healowanie strasznie dużo pitongu wydajemy, tak szczerze, w sensie bez kitu. Strasznie dużo siana na healowanie pójdzie na bank. Dlatego tym lepsza inwestycja w lepszą zbroję, to na bank była dobra inwestycja. Tylko skąd wezmę 500 golda, żeby tym chłopom zapłacić? Myślę, że jest to niemożliwe. Że jak dostaniemy się jako obywatel i będziemy strażnikować tutaj tego, to oni powiedzą: o, ty obywatel, ty strażnik. I sorry za kamerkę, pewnie nic nie widzicie, albo ledwo co widzicie. Natomiast no, jest jak jest. O, zostaw mnie. Olbrzymi szczur. No nic. Mówię, ciężki ten gotik, wam powiem. Strasznie, kurwa. W sensie, naprawdę ciężki ten gotik jest. Bo wszyscy nas leją na tak zwaną... No leją nas, w sensie. Nadupcają nas chłopy tak, że niemiłosierni nas nadupcają, zostaw mnie. No chodź! Pomocy. Pomocy. No nikt się kurwa tym nie przejmie, że tutaj wielki szczur mnie atakuje? No jedna bestia mniej. Dzięki. A widzę, strażnik to... Z lekcza wyjebane miał. No nie wiedziałem, że tutaj jest taka wnęka. No zobaczmy, może tu drzwi możemy otworzyć. Bez właściwego klucza, no, nigdy tego nie otworzę. Natomiast tak się zastanawiałem, że może niektóre z tych rzeczy po prostu będą otwarte, że gdzieś tam jedne drzwi też mogą być otwarte. Ten strażnik tam w ogóle zniknął, co on zrobił? Co ten chłop odpierdolił? On gdzieś poszedł. No bo od 8 minut biegałem w kółko. Teraz chciałbym tutaj sobie pozbierać różne rzeczy, zobaczymy. Ja wiem, gdzie się znajduje ork. Ork jest po prawej stronie, tam nie idziemy. Nie, zdecydowanie tam nie idziemy. Tu bym się dostał na górę, nie wiem, czy to jest możliwe. Jest, na szczęście. Może tu być też coś ciekawego. Mięsa kopacza, taki grzyb jest. Rozumiem, że kopacze jedzą te grzyby, czy coś, whatever. Czy w smaku smakują jak mięso kopacza, dlatego tak się nazywa. Za bardzo to w sumie nie wiem dlaczego. Dołem byliśmy, więc teraz górą. No nic ciekawego, dobra. I tam wracamy i musimy nakopać bandytom. Tylko jest, słuchajcie, powiem wam szczerze, problem, bo ci bandyci mocni. Dzik mi najebał, tam przed bandytami jest dzik. No i ten dzik jest na tyle strong, że ten sam dzik mi napierdolił, więc powiem wam szczerze, że ciężko będzie. Wydaje mi się po prostu tam nakopać tym bandytom. Jak ja kurwa dzika nie mogę nakopać, więc no. Więc tak, co tu jest? Tu jest wilk. No łuk na wilki działa zdecydowanie dobrze, tylko każda ta strzała kosztuje 2 golda. I to jest problem.
Natomiast miksturki i te rzeczy, które wpierdalam po tym, jak mi ten wilk nakopie, mam wrażenie, że kosztują zdecydowanie więcej niż 2 golda, więc... O, a tego, co tu się dzieje, tu zupełnie przypadkiem. A mogą być tu jakieś polna jagoda. No to wiedzmy. Zobaczymy, co tu się dzieje. No są tu chrząszcze na razie, z tego co widzę. Ale jaskini odkryliśmy. Ork wojownik? Ja ujka ciaka? Zostaw mnie! Chamie. Pomocy! Gonisz mnie? Gdzie ty jesteś? A kurwa jebana. Mika! Mika, łukaciaka mnie goni, rozumiesz? Chłop macha toporem jak pojebany. Patrzywa bestio. Też bym zgarnął expa, więc... O, żartowałem, zostaw mnie. Przestań fokusować go. Oni sobie poradzą. Tylko że on teraz wrócił do tej jaskini w sumie, bo to ty Mika nam padł, a Mika miał nam pomóc, tak szczerze. No niestety. Rest in peace. No ja też padłem. Ork wojownik strong. My noby. Noby jebane. Dobra, strażnik miejski sobie kurwa pójdzie. Ja bym tylko mu hitnął z raz, żeby expa dostać. No i no, koniec. A za niego na bank jest dużo expa, więc jeszcze raz, ostatni. Ostatni, jak się nie uda, to się nie uda. Natomiast ty, ten strażnik zajebiście w pizdu... Przestań go bić. O, żartowałem, Ostatni. No bo padłem, no to... A on już jak zabija, to zabija na maksa. On się nie pierdoli tam w tańcu. Że musnę czy coś. Ork wojownik. No powiem wam szczerze, że orka wojownika w jaskini zajebanej się nie spodziewałem. Pamiętam, że też był w lesie chyba. Zajebiście. No, należy obchodzić 300. Się z bestiami. I jeszcze jakiś coś dostałem z tego. Co to było? Srebrny pierścień, okej, okay. 120 golda, a za niego pewnie 30 dostaniemy, no ale to nadal, niestety, no Mika nam kurwa padł. I to jest potwornie chujowa informacja, wam powiem szczerze, ponieważ u niego miałem misję, natomiast no zapisałem już sobie i jest tak zwana kaszana jebana. Bo musiał wszystko od nowa przechodzić. No nie będę tego od nowa przechodzić, więc niestety... No kaszana, ale no co zrobisz? No Mika już nie powstanie, chyba że jest jakiś spell na nekromancję na przykład, to wtedy pewnie powstanie. Natomiast nie do końca jestem pewny, czy powstanie jako człowiek. Może jest jakiś spell ożywiający, whatever. No ale wam powiem, no co? Była z nim misja, nawet... Kurwa. To on z wilkiem? A i nauczyłem się otwierania skrzyni, nie wiem czy... A mówiłem. No jesteśmy szybsi od wilka, co skacze. Dobra, S. No mamy już, nie wiem, jest skór. Na pewno kufer to by się lewo. Lewo, prawo. Zjebałem już coś. Lewo, prawo. Zajebiście. Nie chcę tracić tych wytrychów, ale zajebiście dużo strzał przyda się na wilki. Bełty można opierdolić i sprzedać. Godzik się przyda, wytrychy, koks. Dobra.
Bo nie wiem, ile taki wytrych kosztuje, więc ciężko też te wytrychy dostać, ale jestem pas. Ja jestem łasy na takie rzeczy, więc... No to nam gdzieś telepnie i jestem o tym święcie przekonany, kurwa. Oczywiście, że nas gdzieś telepło. Pytanie, gdzie nas telepło? I tu. A co tu jest? Tak szczerze mówiąc... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No nie wiem, co tu jest za bardzo. Nie będę ukrywać. Dobrze, że mam save'a. Czy tu jest taka karczma? Coś takiego? Tak, tu jest ta karczma. Dobra, to ja wiem. Tutaj, tędy będziemy mogli się przenieść koło Onara. Natomiast, no. W sumie, otwarłem to już? Tak. Dobra, save po otwarciu. Ox. O, nie ściągę z wilka. Skóry. Potek nie używamy, ale możemy mięchu użyć. Mięcho jest w sumie dużo warte. To nie wiem, czy tak chcemy tak używać. I... I grzyba sobie jebiemy. I idziemy. Po drodze jeszcze tu w ogóle były te, nie? Jakieś runy, coś tego owego. Tu było coś tak właśnie... Zwój, skórzany mieszek, czyli pitos, mikstura, zwój i zwój. Okej, ciekawe co to za zwoje są. Kule ognia, leczenie lekkich ran, leczenie średnich ran. Światło, kurwa, patrzcie ile to jest warte. A nie, nic nie jest warte, w sumie 60 tylko. Myślałem, że 400 jest warte. Czyli 400 jest wymaganej many, ha. A tu 5 i ledwo mogę skastować. No to ciekawe. Dobra, ile tu było w tych workach? A nie, to jest tytoń jabłkowy. Tu, skórzany mieszek. 50 sztuk złota. Spoko. To umocznie nawet 200, znaczy 100 w sensie. Bo chyba 2 były, tak? Dobra, zajebiście. 100 sztuk złota za życie Miltena, czy jak on tam miał? Jak dla mnie, kurwa, worth. Chociaż questa straciliśmy. No nic, takie życie w Gothiku. Raz pod wozem, raz na wozie, proste. No są tu jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, czy już nie? Chyba wszystko wyskrabaliśmy, co mogliśmy. Powiedzieli fani aborcji. Haha, ale śmieszny żart. Nie, że oczywiście, wiecie, żarty żartami. To żart był, tylko, że nie było. Tak. Tutaj nie wiem teraz co powiedzieć. Ale ja sobie lubię rzucić takim żartem, takim właśnie, wiecie, mocnym. Nie będę ukrywać, mocne żarty sprawiają mi radość. Czemu mi się first person tego włączył? A nie, to ja po prostu znikłem. Odkrył jeden prosty sposób, jak zniknąć się w Gothiku 2. Wystarczy save'nąć. Nawet nie trzeba wczytywać. Musi postać po prostu na nowo jakby... Czytuję? Dobra, i tu zaczyna się problem, ponieważ nie mamy Miltena, który by nam pomógł. Plus jest tu bardzo groźny dzik, plus mamy tam wkurwę złodziei, którzy są wkurwę mocni. Miałem zapisać, nie wczytać. God damn it. Tak. A dawaj, rośliny leczniczą. Tu coś tu widzę. Jakieś potka jest. Ale zewniany topór. Potka. Strzała. Okej, strzała. A zostawcie mnie. O kurwa, nie było warto. Przestańcie mnie gonić. Dobra, oni sobie odpuszczą. Muszą sobie odpuścić. Chyba. Dobra, odpuścili sobie. A sejwik. I tu jest po prawej stronie dzik.
No, wreszcie jest moment, w którym ja mogę popajacować, poopowiadać żarty. To mi się podoba. No i teraz, jak się możecie domyślać, dzik mnie kurwa taranuje w pizdu. Na szczęście jakimś cudem go zabiłem za pierwszym razem, bo też podjąłem tu już próby 20 razy. Próbowałem zabić tego dzika i się nie uda. Poza odcinkiem. Natomiast, no proszę. Łuk jest mocny, wam powiem, bo to wcześniej próbowałem kurwa tym nożykiem na jebane wilki. To wam powiem, że ciężko było. Rdest polny, dobra, dobra. Patrz, szukam jeszcze tutaj zagrożenia. Dobra, jak najebiemy tym chłopom, to Jack będzie zajebiście szczęśliwy, plus może nam się zrobi jakiś quest, nie wiem jaki. Dobra, jestem za daleko. Kurwa, szkoda, że ten łuk ma jakiś ręcz bliski. To na chuj mi taki łuk, który ma taki ręcz. A chłopy mają takie łuki pojebane, zaraz zobaczycie. Pojebane mają te łuki. Dobra, to co? Nie wiem, ile będę miał napisane, ile mam punktów życia. Punkty trafień 71, czyli potrzebuję 60 się wyleczyć, czyli ta potka plus to. Dobra, mam full hapsy, saveik. No i tu może taktycznie ogramy i pójdziemy od góry, czy coś takiego. Nie wiem, w sumie, może być. Nigdy tu nie byłem, tak szczerze. Ja się wcześniej tu byłem, ale no, za dużo nic nie zrobiłem, tak jak mówię. Kurwa, słyszę coś groźnego, w sensie. Co to kurwa jest? Dzik jebany. To nie jest dzik, to na bank nie jest dzik, coś tu... Coś tu sapie mi kurwa nad prawym uchem, ale nie wiem co jeszcze. O. A to ci niespodzianka. Kto by się spodziewał? Dobra, no powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że w otwartej konfrontacji to nie mamy kurwa najmniejszych szans z tymi pajacami. No i to jest mój główny problem. Rozerwę cię na kawałki! Zasłużyłeś na to, gnido! No i jakby to ich zabić teraz? Jakby ich teraz zabić? Bo jest tragedia, wam powiem, jak ja na hita podam. No, nie jest ciekawie, jest ciężko. Chciałbym to zrobić, tą misję. Lodowa strzała. Kula ognia, obrażenia magiczne, w chuj, bierzemy. Dobra, zajebiście, kulą ognia ich zadupcymy. Plan, chyba doskonały mi się wydaje. Mogę to zbindować? Nie mogę, dobra. No wydaje mi się, że plan doskonały, wykonanie będzie chujowe jak zwykle, to z mojej strony wygląda. Kurwa, trafił. To jak to działa? W sensie tym dalej, tym masz mniejszą szansę na trafienie, ale możesz trafić? What the fuck, man? Myk, myk. Myk. Idziemy się schronić za kurwa drzewem. Dobra, zajebiście. I myk. Kurwa. Jak tu to ogarnąć, słuchajcie, żeby ich zabić? To jest chyba niemożliwe, mi się wydaje. No to nie jest chyba na ten level, to jest, kurwa, to jest inny poziom w ogóle. I chuj, że zabijemy sobie jednego bandytę i co to nam da w sumie? Tak w sumie to nic wam, nic nam nie da właśnie. W tym jest problem. Dobra, już mi się skończyły, kurwa. Rzeczy. No to nic, to co teraz? Lodowa strzała chyba, co? Ale się wypierdolę z magii. To są tak wartościowe rzeczy, że aż naprawdę żal mi je zużywać. Po 50 mogę je sprzedać. Jaj, 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 jaj. Co to jest? To nie. Nie ma napisane? Kula ognia.
Lodowa strzała, moc najpierw lodowa strzała. Bru. Chłopa zamrozi. Aha, żartowałem. Zasłużyłeś na to. To co robimy, guys? Próba dywersji od środka, czyli idziemy górą ostatni raz i zmykamy stąd? Może bokiem i się kurwa nie zorientuję. W sensie, no nie wiem co ja mam tu zrobić, wam powiem szczerze. Nie wiem, może strażnicy im najebę, ale to jest bardzo długa droga swoją drogą. Swoją drogą to jest długa droga. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Milton nie żyje, czy jak on tam miał. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra, jednego jesteśmy w stanie, ale to jest tragedia jest. Sorry. On musi krzyknąć i wtedy muszę się odwrócić na chwilę. Jaki jest plan? Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra, zajebiście. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra. Jeszcze jeden bandyta! Tak! Alarm! Alarm! Dobra, zajebiście. Ale nie, to zabijemy tego bandyta, ja sobie to resztę ogarnę później, bo to nie ma sensu, tak szczerze. ja po jego patrzę to. Ja widzę. Ciekawe jakie ma pierdolnięcie z łapy. Pół chapy. Ty, to nie jest tak najgorzej, szczerze. Szybko okradł, żeby on nie okradł. Zajebiście. Ty frajerze, nawet złota nie masz. Dobra, no jeden pad, ale no nawet kurde wam powiem, nie zamierzam tam wracać. Oj, nie, byczku, nie. Idziemy dalej. Wiem, że tutaj jeszcze coś było do roboty i tak generalnie do robota mam wrażenie, że mi się skończyło w tym kotiku. Jakoś tak wszystkie misje mają coś do robienia, niby jest w chuj tych misji, bo zobaczcie na to. A tak szczerze mówiąc, to... no nie bardzo. Zbrojny okręt kupca Riore. Zdałem go złapać, dostanę nagrodę. No puściłem go, bo myślałem, że on jest właśnie złodziejem i on mi może szepnę, tak jak powiedział, szepnie mi słówko i może ja zostanę dzięki temu w gildii jakichś złodziei. No, szybciej do nich dotrę. A kto wie, może się przecież tam zadomowię. Nie mówię nie. Sorka. Dobra, do gospody. To gdzieś tutaj właśnie ten Milton, czy ten co padł. W każdym razie on tutaj miał misję i mnie wołał na tą misję. Także my sobie pójdziemy. Nie wiem, jak się odwraca kamerę, bo nie wiem. Tutaj coś się dzieje, pamiętam. Coś się tutaj działo. Siema, Egil. Co tam? Jeśli odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie w pokojowych zamiarach. Mam nadzieję, że się nie mylę co do ciebie. Jestem Egil, a ten dziwak, którego tam widzisz, to mój brat, Enim. Jak idą prace w polu? Wspaniale! Gdyby tylko polne bestie nie niszczyły naszych plonów... Czemu nic z nimi nie zrobicie? Żartujesz chyba. Od kiedy tutaj mieszkam, zabiłem już ich tyle, że całkiem straciłem rachubę. Szacun. Niestety wciąż ich przybywa. Leże. Czyli mamy pewnie misję zniszczyć leże ogólnie. W ogóle nie ma tutaj na szybki zapis żadnego przycisku, bo testowałem. No dobra. Ekim. Czy whatever. Ale kim jesteś? Nazywam się Enim. Pracuję na farmie. Enim. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat Egil. Akil od lat zatrudnia nas na tej farmie. Jak idą prace w polu? Chcesz pomóc? Chwytaj motykę, jest tam z tyłu, i ruszaj na pole. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć polnym bestiom.
Te potwory potrafią odgryźć całe ramię jednym kłapnięciem zębów. Czemu nie zrobicie porządku z tymi polnymi bestiami? Zabiłem ich więcej niż potrafię zliczyć, ale ciągle przyłażą nowe. Twój brat powiedział mi dokładnie to samo. Serwie na nagrywki szyją. Ten tchórz zawsze znika, jak tylko bestie pojawią się w okolicy. Nie powinien gadać takich bzdur. Ty, idziemy ich skłócić przeciwko sobie. Do Enila, Emila czy whatever. Egila. Hej. Twój brat opowiedział podobną historię. Tak? A co dokładnie powiedział? Twierdzi, że on również zabił mnóstwo polnych bestii. Co? Ten dureń nie trafiłby sam do domu. Powiedz mu, że nie powinien się tak przechwalać. No dobra. No idę. Ani. Hej. Twój brat uważa, że jesteś nadętym bufonem. Co? Że też ma czelność tak bezwstydnie kłamać. Niech lepiej baczy, żebym mu nie dał nauczki. Idź, powiedz mu to. Dobra. Ale zabawa. Znalazłem, kurwa, zabawę w gotiku. Enim jest odrobinę poirytowany z powodu całej tej sprawy. Niech się za bardzo nie nadyma, bo spuszczę mu lanie. Możesz mu to ode mnie przekazać. Wiecie, oni się pobiją, a ja zgarnę łup, który jak chłop padnie, więc teraz wiecie. Myślę, myślicie, że biegam sobie jak chłopaszek na posyłki. Wydaje mi się, że obaj powinniście się nieco uspokoić. Nie chcę ustąpić, co? Wyrwę mu wszystkie bebechy. Idź mu to powiedzieć. Czemu sam mu tego nie powiesz? Zrobię to. Ale kurwa, klatka na miniaturki. Ale się machnął, nie trafił. Nie no, ten Enim to jest jakiś szef, ten Egil to jest jakiś frajer jebany. Egil, no padnij już. Ja pierdolę, no ile chłop będzie stał na nogach? To sam wam wszystkim napierdolę. Ty jeszcze bym wpierdolił temu Enimowi, nawet mówię, kurwa. Nie próbuj, te pożałujesz tego. Tylko trochę mało mu bije, ten Enil to jest jakiś szef jebany. No dobra, to wszyscy się na mnie rzucą. Ale to żartowałem jednak. Jednak bez takich rzeczy. Chwila. Mało jeszcze narobiłeś? Lepiej. Okej, poczekam chwilę, aż on wstanie. Chcę wiedzieć, co powiedzie. Powiedzie. Co jest w ogóle w tamtą stronę, w lewą? Korinis? Egil. Czy nie narobiłeś? O nie, co? O nie. Dobra, moi drodzy, na szczęście mam taki przycisk jak pauza, ale to nie zmienia faktu, że pojawił się jakiś błąd i nie mogę wczytać gry, więc niestety na dzisiaj to już by był koniec. Przypominam łapkę w górę w komentarzach, subskrypcji, o tym, żeby wpaść na Instagram oraz mój drugi kanał. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.